Proszę Państwa, to jest nasz najnowszy spot wyborczy. W ramach przydziałów pojawiły się enklawy muzułmańskich uchodźców. 55. ofiara, tak. Jest antyludzki, antychrześcijański. Może to bezpieczeństwo być bardzo mocno zagrożone. Napady na tle seksualnym, akty agresji. To jest straszenie ludzi. Skoro go podałem dalej, to się z nim zgadzam, tak. Oni mają setki tysięcy, jeżeli nie miliony odsłon każdego ich postu. Mówiliśmy o zagrożeniach nielegalną emigracją, niebezpieczeństwach. Wybraliście przekaz, który jest pełen przemocy. To prawda. Cyniczna, zaplanowana rozgrywka. Szkoda osób, które ucierpią na tej nieroztropnej polityce Herzlich Willkommen. Mieszkańcy boją się wychodzić po smroku na ulicę. Jeżeli pani pyta, czy jest mi za to wstyd, nie. Nie jest mi za to wstyd. Wykorzystują nawoływanie do nienawiści po to, żeby przekonać wyborców, by oddali głos na pisowskich kandydatów. Napady na tle seksualnym, akty agresji stały się codziennością mieszkańców. Własna ekipa i kamery, które miały nas nagrywać. Tak, europoseł Patryk Jaki przygotował się na nasz przyjazd i rozmowę o immunitecie, który stracił. To jest pani biuro? To jest moje biuro, ja to mogę robić, ja to mogę sobie nagrywać. Kulisy tego wywiadu pokazujemy, by od początku było jasne, jak w utrzymywanym za publiczne pieniądze biurze poselskim, opłacany z publicznych pieniędzy, publiczny funkcjonariusz traktował niezależnych dziennikarzy. Utrudniając pracę naszym operatorom. Ten telewizor możemy przesunąć? Nie, on musi tak zostać. Próbując narzucić inny temat rozmowy. Ale niech pani popatrzy, pani nawet nie chce na to popatrzeć. Ale dlaczego o tym nie chce pani zrobić? I w końcu próbując nas obrazić. Ja chcę udowodnić, że to co pani robi nie ma nic wspólnego z dziennikarstwem. W tej historii szacunku do drugiego człowieka, ale przede wszystkim granicy między politycznym interesem a mową nienawiści, to wszystko ma znaczenie. Można inaczej zadać to pytanie. Bo wbrew temu, czego najwyraźniej życzyłby sobie ten europoseł, obowiązkiem dziennikarzy jest przekazywanie rzetelnej oraz wolnej od politycznego wpływu informacji oraz faktów, również tych niewygodnych dla polityków. Wszyscy są równi wobec prawa. A faktem jest, że ci europosłowie stracili immunitety i wkrótce zasiądą na ławie oskarżonych pod zarzutem nawoływania do nienawiści. Nie przesądzamy o ich winie, nie przesądzamy też o ich niewinności, bo tym zajmie się sąd. Pokazujemy wydarzenia, które do tego doprowadziły. Chciałem się polecić pani pod rozwagę, można? Każde wybory są o czymś. One są właśnie o obronie tego, co najważniejsze, o obronie wartości. To rok 2018. Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Warszawy zostaje ten człowiek. Warszawa. Patryk Jaki. Który później w takim świetle przedstawiał swojego politycznego rywala, Rafała Trzaskowskiego. Tych ludzi, których my przyjmiemy, na razie 2000, być może więcej. Jest grupa uchodźców, których powinni się bać i rzeczywiście, jeżeli będę prezydentem, ja po prostu nie pozwolę, żeby ci niebezpieczni byli w Warszawie. Po tę samą antyimigrancką narrację pod koniec kampanii nielegalnej migracji. PiS sięgnęło również w tym spocie. Samorządowcy z PO chcą przyjmować migrantów. Musimy pokazać jego fragmenty, po to, żeby można było zrozumieć charakter tego przekazu. A jest to przekaz, w którym wedle katastroficznej wizji PiS-u uchodźcy wszczynają zamieszki i dopuszczają się przestępstw. W ramach przydziałów pojawiły się enklawy muzułmańskich uchodźców. 55. ofiara, tak. Dziś mieszkańcy boją się wychodzić po smroku na ulicę. Napady na tle seksualnym, akty agresji stały się codziennością mieszkańców. Partia zamieściła go na swoim profilu społecznościowym, a jej działacze rozpowszechniali w internecie. W
krótkim czasie można pokazać taki spot ogromnej rzeszy ludzi. Ten spot to była jedna wielka manipulacja, toporna propaganda. Mówi Janusz Schwertner, wówczas dziennikarz Onetu, opisujący okoliczności powstania spotu, który jako pierwszy poznał i zacytował wewnętrzne dokumenty związane z jego produkcją i dotarł do ludzi, którzy widzieli, w jaki sposób spot był przygotowywany. Atomowym uderzeniem, jak określali to PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości, miał być spot atakujący polityków Platformy Obywatelskiej o to, że chcą wpuścić do Polski uchodźców i sugerujący, że całe właściwie państwo zostanie najechane przez, powiedzmy, hordy terrorystów. Proszę bardzo. Spot ostro skrytykowali nie tylko przeciwnicy PiS-u, ale i ludzie związani z rządzącą wówczas Zjednoczoną Prawicą. Wstydziłem się. Tak, to był zły spot. Był błędem. Politycznym błędem i moralnie jest nieuzasadniony. Ten spot Prawa i Sprawiedliwości o uchodźcach jest tak odrażającą, cyniczną, podłą i głupią propagandą, że aż trudno uwierzyć, że naprawdę go wypuścili. Musimy pewne rzeczy jeszcze poprawić. Premier Morawiecki, jak wynika z maili, które wyciekły ze skrzynki Dworczyka, uważał, że spot zaszkodzi partii. Sprawa na 100% przegrana w sądzie. Dominacja emocji negatywnych. Ograniczyć jego emisję. Jednoznacznie skrytykował go nawet sprzyjający ówczesnemu rządowi prezes Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris. Tak agresywny spot po miesiącach proimigracyjnej polityki nie tylko jest niewiarygodny, ale przede wszystkim karmi najgorsze stereotypy. Zamiast namysłu, postrach. Ta dramatyczna muzyka. Według Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych partia chciała nim wywołać strach w ludziach i niechęć do uchodźców. Gdzie w tym spocie jest nawoływanie do nienawiści? Tam padają te określenia, że codziennością mieszkańców stały się napady przez uzbrojonych muzułmanów, getta. Pojawiły się enklawy muzułmańskich uchodźców. 65. ofiara. Chodzi tam o powiązanie koloru skóry człowieka z jego skłonnością do popełniania przestępstw. Założyciel ośrodka, Rafał Gaweł, złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 256 Kodeksu Karnego, który mówi o publicznym nawoływaniu do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, za co grozi do 3 lat więzienia, w tym również za rozpowszechnianie nagrań nawołujących do nienawiści. Tutaj chodzi o przestępstwo tak naprawdę godzące w porządek publiczny. Zajęcia się ksenofobicznym spotem domagał się też ówczesny rzecznik praw obywatelskich, ale prokuratura Zbigniewa Ziobry najpierw sprawą w ogóle nie chciała się zająć, potem umorzyła dochodzenie, nie dopatrując się w spocie przestępstwa. Według mnie nie stało za tym umorzeniem nic więcej, jak tylko próba chronienia sprawców. Gdy szefem prokuratury jest Zbigniew Ziobro, no to trudno liczyć na obiektywne rozstrzygnięcie sprawy postawionej na ostrzu noża, mającej znaczenie polityczne. Chodziło o to, żeby rozmyć tą odpowiedzialność. Żeby... Ostatecznie Rafał Gaweł złożył w tej sprawie subsydiarny, czyli prywatny akt oskarżenia, w którym zarzucił 12 osobom produkcję i rozpowszechnianie materiałów nawołujących do nienawiści. Nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych sprowadza się do tego typu wypowiedzi, które wzbudzają uczucia silnej niechęci, złości, braku akceptacji, wręcz wrogości do poszczególnych osób lub całych grup społecznych czy wyznaniowych. Ci ludzie stworzyli całą grupę, całą machinę, która zamówiła, zaplanowała, wyprodukowała i rozpowszechniała rasistowski materiał. Wśród oskarżonych są reżyserka oraz PR-owcy, którym zarzucono produkcję spotu w celu jego rozpowszechniania. Są też czołowi politycy Prawa i Sprawiedliwości, posłowie polskiego i europejskiego parlamentu, związana z partią sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz, których oskarża się o prezentowanie i rozpowszechnianie spotu w mediach społecznościowych. Rządząca wcześniej Zjednoczona Prawica odmówiła uchylenia immunitetów posłom polskiego Sejmu. Gaweł złożył ponowny wniosek w tej sprawie.
Z kolei europosłowie Tomasz Poręba, Beata Mazurek, Beata Kempa i Patryk Jaki immunitety stracili po głosowaniu w Parlamencie Europejskim. To polski sąd zwrócił się do nas, by rozważyć, czy wobec członków Parlamentu Europejskiego może być prowadzone postępowanie prokuratorskie i sądowe. Mówi eurodeputowany Europejskiej Partii Ludowej. A jeśli istnieją przestępstwa wymagające dochodzenia, należy je zbadać i Parlament Europejski nie powinien w tym przeszkadzać. Ale decyzję Europarlamentu ta czwórka uznała za polityczny atak. Decyzja oczywiście skrajnie polityczna, skrajnie krzywdząca. Cenzura, brak wolności, dokładnie tak jak chcieli komuniści. Podeptano dzisiaj wolność słowa. Chcą po prostu z jakiegokolwiek paragrafu nas skazać, żebyśmy nie mogli kandydować. To narracja polityka, który jednak przemilczał te słowa z przyjętej przez Parlament Europejski uchwały. Parlament nie znalazł dowodów wskazujących na leżący u podstaw postępowania sądowego zamiar zaszkodzenia działalności politycznej posła. Posłowie chętnie za to przypominają, że Rafał Gaweł, który ich oskarżył, kryminalista, sam na koncie ma wyrok. Za rozmaite oszustwa i malwersacje. To zatrzymajmy się na chwilę przy subsydiarnym oskarżycielu. Rzeczywiście polski sąd w 2019 roku prawomocnie skazał Gawła za oszustwa finansowe. Ten wyrok to była zemsta polityczna. Tak twierdzi i nie przyznaje się do winy. Zbiegł do Norwegii, gdzie w 2020 roku, co potwierdziły nam norweskie urzędy, otrzymał azyl. Gaweł utrzymuje, że ma go do dzisiaj. Ta Unia daje się prowadzić na pasku człowieka, który powinien być dzisiaj w zakładzie karnym. To narracja polityczki. A to fakt, który przemilcza. To nie ma znaczenia, kto zawiadamia o przestępstwie. Znaczenie ma to, czy doszło do przestępstwa, o którym tutaj mówimy. Podkreśla specjalista prawa karnego dr Mikołaj Małecki. Dzielenie ludzi na gorszych i na lepszych. Ci, którzy mogą zawiadamiać o przestępstwie i ci, którzy nie mają prawa zawiadamiać o przestępstwie. Mimo to tak bronią się nienawiść do prawej strony sceny politycznej przed zarzutami z aktu oskarżenia. Chodzi po prostu o to, żeby nas wsadzić za polubienie wpisu w internecie. Nie może być, że za łapkę w górę, żebyśmy byli po prostu w więzieniu. Ale ta narracja. Oszukiwanie ludzi, że tu chodzi o jakąś lajkozbrodnię. Jak oceniają nasi rozmówcy, to manipulacja. Nie dlatego, że zalajkowali posta. Dlatego, że rozpowszechniali treści, które mogą być uznane za niezgodne z prawem. No to jest narracja polityczna. Wszystko się zaczyna od zarzutu dotyczącego mowy nienawiści. Teraz dochodzi do tego hejt na tą osobę, która zawiadomiła. Jeszcze, prawda, zhejtujemy wymiar sprawiedliwości Polski. Sądy pewnie będą nam również, prawicy, bardzo mocno przeciwne. Pani sędzina z Justiti, radykalnie upolitycznionej organizacji sędziowskiej, przyjmuje te argumenty i składa wniosek do Parlamentu Europejskiego o odebranie nam immunitetów. Odsunąć od siebie podejrzenie i pokazać, to wy będziecie w przyszłości zagrożeni, a my jesteśmy tylko pierwszymi męczennikami tej dobrej sprawy. My to wszystko wytrzymamy, ustoimy. My mamy być takimi pierwszymi ofiarami, takimi symbolami tego, że macie wszyscy się zamknąć. To jest skandal i przestrzegam i proszę młodych ludzi, bo to jest przesłanie do was. Dzisiaj my, jutro wy. To jest narracja mająca zdyskredytować powagę sytuacji, umniejszyć wagę tego zarzutu, który się pojawił. Ja rozumiem, że oni w tej chwili będą tak mówili, no bo grozi im proces. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że ta ich panika wynika z tego, że przez ostatnie 8 lat oni się przyzwyczaili do tego, że są kompletnie bezkarni, że można robić, co im się podoba, prokuratura jest nasza, nikt nas nie ruszy i tak zresztą to wyglądało. Posłowie pomijają też to, co Parlament Europejski wyraźnie zaznaczył. Przecież nikt jeszcze o ich winie nie przesądził. Z jednej strony parlamentu nie można uznawać za sąd, a z drugiej, że posła nie można uznawać za oskarżonego w kontekście procedury uchylenia immunitetu. Uczciwi się nie mają czego bać, sąd zweryfikuje, czy jest przestępstwo, czy nie. I to też powinno, prawda, zależeć europosłom na tym, żeby sąd powiedział to jednoznacznie, żeby nie było tu wątpliwości co do ich wiarygodności. Gdyby ten immunitet był utrzymany, no to byłby taki stan zawieszenia.
To zaznaczmy raz jeszcze. O uchyleniu immunitetów polskim europosłom zdecydowała demokratyczna większość w demokratycznym głosowaniu w Parlamencie Europejskim. Tak, Patryk Jaki jednak nie przyjmował tego do wiadomości. To chyba znaczy, że były do tego podstawy. Tak, a wie pani, czy pani na przykład wie, że jak został wybrany Adolf Hitler? Panie pośle. Czy pani na przykład, ale, czy no to, pani ale wie? Naprawdę będziemy ale rozmawiać o Adolfie ale Hitlerze? Ja chcę tylko pani w ten sposób powiedzieć, że to, że jakaś większość demokratyczna o czymś zdecydowała, to nie znaczy, że tak jest. Ale rozumiem, ale że gdyby pani, demokratyczna pani, większość dlatego, wybrała Patryka tym, Jakiego na prezydenta, to już by była dobra demokratyczna większość. Ale skoro zależy, demokratyczna zależy, większość uchyla Patrykowi Jakiemu immunitet, ja to znaczy, że to pokazać, już jest zła ja tylko chcę pani, demokratyczna większość, nie, tak? Ja tylko chcę pokazać, że nie zawsze ma rację. To przypomnijmy, co mówił w 2018 roku po swojej przegranej w wyborach samorządowych. Podjęliśmy walkę, ale demokracja taka jest. Raz wygrywają jedni, raz wygrywają drudzy. O przyczynie uchylenia immunitetów, o rasistowskim spocie i kulisach jego powstawania oraz o efekcie, jaki miał wywołać, chcieliśmy porozmawiać z całą czwórką. Beata Mazurek i Beata Kempa w ogóle nie odpowiedziały na naszą prośbę. Tomasz Poręba odesłał nas do prawnika. Czy wiedział, co w tym spocie będzie? Czy zamawiał jakiekolwiek materiały związane z tym spotem? Ja nie będę odpowiadał w tym momencie na pytanie, jaka będzie linia obrony i co będą mówić moi klienci przed sądem. To reprezentujący całą grupę adwokat Bartosz Lewandowski. Brali udział w posiedzeniach sztabu, czy była tam prezentowana propozycja scenariusza? Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, chociaż bardzo bym chciał. Spośród czwórki oskarżonych europosłów na wywiad z nami zdecydował się tylko Patryk Jaki. I wkrótce przekonaliśmy się, jakie stały za tym intencje. W biurze poselskim miał już przygotowany ekran. Ten coś możemy przesunąć? I ludzi z kamerami, którzy nas nagrywali, bo jak to ujął, chciał się w ten sposób zabezpieczyć przed rzekomą manipulacją. Mam prawo mieć pewność, że pani nie wytnie fragmentów z tej rozmowy, takich, które będą się pani podobały. Taką pewność i możliwość daje w polskim prawie prasowym autoryzacja, ale pytany o nią europoseł najwyraźniej nie chciał z niej skorzystać. Jeżeli pani boi się nagrywania, to trzeba zmienić zawód. Nie boję się nagrywania, panie pośle, proszę mi tego nie wmawiać. Chce pan autoryzować swoją wypowiedź? Nagrajmy to już, dobrze? Działamy, panowie? Tak wydawał polecenia swojej ekipie. Pierwsza sekunda. Jeszcze. O! A nas próbował zmusić do obejrzenia spotu Platformy Obywatelskiej na tym samym ekranie, którego wcześniej nie pozwolił przestawić. To są migranci według Platformy Obywatelskiej, nie, ale niech pani popatrzy. Postanowił sobie pan tutaj urządzić też swoje show na swoich zasadach. Nie, z panią rozmawiam. Zadaję panu pytania w imieniu społeczeństwa, bo jest pan urzędnikiem publicznym, opłacanym z publicznych pieniędzy, a rozmawiamy o spocie, który wywołał wielkie poruszenie, bo ten spot krytykowała cała prawa strona. A pan dzisiaj się uśmiecha i z nonszalancją mówi, że w tym spocie było wszystko w porządku, bo on przecież pokazywał prawdę. Nie wiem, czy pani wie, ale na przykład ten spot naszych konkurentów krytykowali na przykład posłowie Lewicy. Krytykowała pani Janina Ochojska. A czy za ten spot komuś uchylono immunitet? No a... A proszę odpowiedzieć na to pytanie. Uchylono komuś immunitet za ten spot, który pan mi tutaj teraz nie uchylono, puścił? Dlatego, że oni, że mają tam większość i sami sobie... A panu uchylono im immunitet. Tak, bo sami sobie immunitetu panie nie uchylają. Pośle. Spot Platformy Obywatelskiej też był krytykowany, ale jak się dowiedzieliśmy, ani w warszawskiej prokuraturze okręgowej, ani w podległych jej prokuraturach rejonowych nie toczy się postępowanie w takiej sprawie, a w sprawie spotu PiS-u mamy konkretnych oskarżonych i konkretnych polityków pozbawionych immunitetów. Patryk Jaki PiS-owskiej produkcji jednak konsekwentnie broni. Nie jest mi za to wstyd. A według pana nie ma tam treści, które nawoływałyby do nienawiści i niechęci wobec osób innego pochodzenia? Które konkretnie treści? Pojawiły się enklawy muzułmańskich uchodźców. 85. ofiara. Wybraliście przekaz, który jest pełen przemocy i negatywizmu. To prawda, dlatego że
Bo chcieliście, żeby Polacy się bali? Dlatego tak, chcieliśmy, żeby Polacy nie zgadzali się na politykę, która narzucała im kwoty migrantów. Taka była wtedy polityka. Rozumiem, że politycy Zjednoczonej Prawicy będą podnosili, co tylko będą mogli, żeby się wybielić w tej sprawie. Natomiast no, wydaje mi się, że lepszym miejscem na to będzie sala sądowa. Dziś za ksenofobiczny spot w imigrantów uderzający nie zamierza przepraszać. Mówienie prawdy nigdy nie będzie mową nienawiści. Ale z prawdą, do której tak chętnie odwołuje się Patryk Jaki, według naszych rozmówców. Politycy Zjednoczonej Prawicy jednak w omawianym spocie się rozmijali. Jeden z tych kadrów, który widać na tym filmie, to jest kadr przedstawiający Bułgara, czyli człowieka będącego członkiem, obywatelem Unii Europejskiej. Chodzi o ten fragment. 27-letni pijany Bułgar. Ale to jaki to jest pani... uchodźca, skoro on pochodzi z kraju członkowskiego? Jest pani tego pewna? Podawały to wszystkie media. To sprawdzimy. Sprawdził portal Konkret24 i potwierdził, że tę scenę zarejestrowano w Berlinie. A napastnikiem faktycznie był 27-letni wówczas Bułgar. Nie, jak twierdzili autorzy spotu, nielegalny imigrant, a obywatel Unii Europejskiej, który za ten czyn został skazany. To świadczyłoby o tym, że posłużono się jednak manipulacją w tym spocie. Znaczy, przede wszystkim to, co jest najważniejsze w naszej dyskusji, to jest to, że nie ulega żadnej wątpliwości, to chcieliśmy przekazać tym spotem, że nie ulega żadnej wątpliwości, że nielegalni migranci odpowiadają za wzrost przemocy. Jest różnica pomiędzy merytoryczną dyskusją o zagrożeniach dotyczących migracji, a straszeniem ludzi w sposób jawnie wyrafinowany, cyniczny. Jednak zdaniem obrońcy europosłów spot jak spot. Wszystko, co w tej produkcji pokazano i sposób, w jaki to zrobiono, mieściło się w dopuszczalnych granicach. W ramach kampanii politycznej, gdzie te sformułowania są bardzo ostre, zakres tej dopuszczalnej wolności jest większy. Co argumentował w osobliwy sposób. Pani redaktor sama widzi, jak wygląda debata polityczna, jakiego rodzaju inwektywy pojawiają się z różnych stron sceny politycznej, jakiego rodzaju chwyty, przekaz medialny. Dlatego, że polityka jest brutalna, to możemy się posługiwać manipulacją? Ale w jaki sposób manipulacją? Przecież przekaz ten nie mówił o tym, że coś takiego miało miejsce, tylko to był dla przeciętnego odbiorcy bardzo konkretny przekaz. Hipotetycznie to się może zdarzyć. W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. To cofnijmy się jeszcze do 2002 roku i tej wypowiedzi wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Kamińskiego. Zdajemy trudny egzamin z naszej przyzwoitości. O czeczeńskich uchodźcach. Czy potrafimy okazać elementarną ludzką solidarność i współczucie ofiarom reżimów, dyktatur i brudnych wojen? Polacy, naród uchodźców, mają szczególne zobowiązania moralne wobec tych, którzy uciekają dziś ze swych krajów przed wojną, więzieniem i torturami. My nie mamy prawa demonstrować obojętności i cynizmu. Niespełna dwie dekady od tej wypowiedzi PiS i jego ludzie nie mieli jednak problemu, by w swoim politycznym interesie obrzydliwe metody w sposób cyniczny, jak mówią nasi rozmówcy, w uchodźców uderzać. Straszenia, szczucia na określone grupy społeczne, tutaj akurat na uchodźców, na muzułmanów. PiS to opanował do perfekcji. Jakie emocje miał wzbudzić u odbiorców? Refleksje. Przede wszystkim refleksje. Czy kierunek, który jest prezentowany przez partię opozycyjną czy konkurencyjną w tych wyborach, jest słuszny? To wróćmy jeszcze raz do ujawnionych maili, w których Tomasz Poręba, ówczesny szef sztabu PiSu, pisał tak. Zacytuję, spot o uchodźcach ma na celu mobilizację naszych wyborców i demobilizację drugiej strony. Po drugie jest przeciwwagą do narracji o polexicie. Dobrze. I jakie jest pytanie?
Pan mówi o tym, że miał wywoływać refleksję, a z treści maila, który panu zacytowałam, wynikało, że był interes wyłącznie czysto polityczny, po to, żeby odwrócić uwagę od dyskusji o polexicie. Redaktor, to jest spot w ramach kampanii wyborczej. To nie jest nic takiego, że nawet najbardziej absurdalne hipotezy, które pojawiają się w trakcie kampanii wyborczej, które mają zmobilizować wyborców, mają wzbudzić u nich refleksję, mają spowodować no właśnie pewną określoną decyzję polityczną przy głosowaniu, że są stosowane. Nie ma tu nic różnego. Mowa nienawiści to nie jest kwestia polityczna. To jest coś bardzo groźnego. Tego się nie da sprowadzić do walki politycznej pomiędzy dwoma partiami. Bo żadna partia w ustroju demokratycznym nie ma prawa budować poparcia dla siebie poprzez nawoływanie do nienawiści na tle rasistowskim. To przyjrzyjmy się raz jeszcze tej grafice. Politycy PiSu i związana z nim sędzia nie odpowiedzieli na naszą prośbę o nagranie. Reżyserka, choć początkowo deklarowała chęć do rozmowy z nami, to jednak do czasu emisji tego reportażu nie zdecydowała się na nią. Na liście oskarżonych są również ci ludzie. To Anna Plakwicz i Piotr Matczuk. Duet PR-owy od takiego czarnego politycznego PR-u. Odpowiadający również za kampanię, w której oskarżano środowisko sędziowskie o przestępstwa. Ukradł fragmenty, czy jakieś części, wiertarki. Kradli wiertarki, pendrive'y, kiełbasę, spodnie. Musimy wyczyścić tą stajnię Ołgiasza. My walczymy z tym postkomunizmem. Sędzia kradnie. Postanowiono publicznie szczuć na sędziów. Współpracowali z Beatą Szydło i Mateuszem Morawieckim. Brali udział w kampanii walczącego o reelekcję Andrzeja Dudy. Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. Wielokrotnie gościli na Nowogrodzkiej. Jak twierdzą nasi rozmówcy, to oni mieli być też pomysłodawcami i architektami antyuchodźczego spotu z 2018 roku. Dotarłem do wewnętrznej korespondencji wymienianej między innymi Anną Plakwicz i innymi ludźmi, z której wynika jasno, że to ona była jedną z pomysłodawczyń tego projektu. To fragment tej korespondencji, do której dotarł dziennikarz Janusz Szwertner. Anna Plakwicz zastanawiała się, czy zaatakowanie nim kilka dni wcześniej to będzie za wcześnie, czy za późno. Natomiast intencja była oczywista, to znaczy szczujemy przeciwko uchodźcom. Za wcześnie to przed wyborami już ludzie zapomną. 3 dni przed samymi wyborami, to już jest za późno, nie będzie się wystarczająco dobrze rozchodził ten spot. Anna Plakwicz i Piotr Matczuk nie chcieli z nami rozmawiać. Ja nie będę z Państwa rozmawiać. Dziękuję bardzo, proszę więcej do mnie nie dzwonić. A ten spot o uchodźcach to był Pani pomysł? Nie komentuję tematów, które mnie nie dotyczą. No ale Pan jest jedną z osób, która znajduje się w akcie oskarżenia, więc chyba temat Pana dotyczy. To, co mogłem powiedzieć, powiedziałem o odpowiednich organach i to jest tyle, co mojego komentarza w tej sprawie. Pan uważa, że w internecie możemy hejtować i że możemy siać nienawiść i podziały? Mówi pani, co uważam? Właśnie uważam, że nie i dlatego nie oglądam TVN-u. Pani, nie rozmawiamy pani, o TVN-ie, panie pośle, rozmawiamy o spocie. Pozwolę. Panie pośle, pan uważa, że w internecie można wszystko? Nie, ja uważam, że w internecie nie ma granic? Właśnie nie, dlatego nie. Ja właśnie uważam, że w internecie nie można wszystkiego. I uważam, że powinno być odpowiedzialność za swoje słowo. W ramach przydziałów pojawiły się enklawy muzułmańskich uchodźców. Politycy Zjednoczonej Prawicy, którzy w ciągu ostatnich 8 lat swojego rządzenia sprzeciwiali się przyjmowaniu migrantów. Ci, którzy wypuścili ten ksenofobiczny spot, wpuścili też do Polski, jak ujawnili niezależnie od politycznej woli dziennikarze, tysiące osób z Azji i Afryki, przyznając im sprzedawane na bazarach wizy, których legalność budzi wątpliwości. Niezależnie od tego, jakie będą decyzje prokuratury czy sądu, wszyscy ludzie, którzy rozprzestrzeniali ten haniebny, obrzydliwy spot, czy to lajkując go, czy rozpowszechniając, czy w ogóle wpadając na pomysł jego produkcji, zapisali się już na zawsze na liście hańby. Nowy wniosek o uchylenie immunitetu w tym chronionym przez poprzednią władzę posłom trafił do Sejmu. Aneta Regulska, TVN24.